Nikt nie zna tytułu i też nie zna autora. Co przyniesie mowa, kiedy zagram narratora? W tej bajce znasz to historię, nie dzielą części. Tworzy ją jedność osób nieznanej opowieści. Dwie osoby, jeden cel i marzenie. Bliskość, wiara, przyjaźń, miłość i spełnienie. To jak było, pisali w księdze we dwoje. Kolejny dzień był kartką, zapisywali stronę. Pytał, czy to czuję, jak łączą się dłonie. Jak robią to dziś usta, uśmiech ją te co dzień. Widząc bliską osobę, wiem, że nie chciał nic więcej. Prócz tego, by słuchać uchem, jak bije serce. Być przy jej cieple, jak to normalny chłopak. A w jej oczach, zobacz, nie było pustego, kocham. Znali się dobrze, choć poznają się nadal. Jednak jest coś między nimi, to nie tylko okładka. Ten sens jest wielki, jeśli tej treści nie zapisze inne pióro. Popełniając błędy przez zazdrość do zemsty, chcą by upadli, lecz oni związek traktują, jakby był ostatni. Słabi osobno, ale silni gdy razem drogę pokonują, idąc za szczęścia drogowskazem, mając wiarę stale, zaufania. Ja wiem, to zapytaj, gdzie jest piękno, oni odpowiedzą, jedność. Każda strona była czymś wyjątkowym, pustkę wypełniały dwie niezwykłe osoby, które mówiły sobie, że to będzie czegoś warte, że będą grać dalej, bo to jest ich rozdanie. Chociaż ona i on to są dwa różne światy, to jednak dwa rozdania w grze. Wypełniają karty znaczące dla nich wiele, trzymające formę, łączące się swym ciepłem, jak w kartach Hasi Joker. To nieprawdopodobne, choć są też i wady. Przejść przez mełkę, czytaj wszystkie barykady, które postawi los na ścieżce zjednoczenia. Chociaż jedno jest pewne, wszystkie są do ominięcia. Słabi osobno, ale silni gdy razem drogę pokonują, idą za szczęścia drogowskazem, mając wiarę stale, zaufania. Ja wiem, to zapytaj, gdzie jest piękno, oni odpowiedzą, jedność. Raz pod góry, a raz góry, to normalne, odkąd żyje. To sam wiem, że nie zawodzi pamięć. Problemy i kłótnie, sprzeczki i gniew. I przez to, co wymieniłem, budzi się ten lęk, mówił, wątpliwością precz nie ma. Co ich witać otwartymi dłońmi, lepiej się żegnać niż witać. Z takimi rzeczami zapamiętaj mnie na dobre i przypomnij sobie, jak przed snem mówię, śpi spokojnie. Kochała go mocno, nie chciała go ranić, lecz to jest niemożliwe, słowa zostawiają rany. W codziennym życiu widziane przez szklany witraż, gdzie walka z samym sobą to nieustanna bitwa. Uświadamiał jej ciągle, że chce być z nią na zawsze, każdy dzień jak postęp będzie zbliżał się ku prawdzie. Małymi kroczkami, choć bał się chamstwa od losu, że to będzie strata, a nie ostatnia. Czy to czujesz, jak łączą się dłonie, jak robią to dziś usta, uśmiechnięte co dzień. Widząc twoją osobę, wiem, że nie chciał nic więcej, prócz tego, by słuchać uchem, jak bije serce. Być przy jej cieple, jak to normalny chłopak, a w jej oczach, zobacz, nie było pustego, kocham. Znali się dobrze, choć poznają się nadal, jednak jest coś między nimi, to nie tylko okładka. Jak się kończy bajka? No to sam wiesz, nie ma końca, gdzie jest smutek i pech. Szczęście jest ponad, a ty posłuchaj nadal, wszystko będzie dobrze. Pomyśl, że to bajka pisana jednym piórem przez dwie osoby. My wiemy, o co chodzi, dla was to dwie istoty, jedne z miliona, z miliarda ludzi na świecie. Jak się kończy bajka, no to sami dobrze wiecie. Nikt nie zna tytułu i też nie zna autora. To przyniesie mowa, kiedy zagram narratora. W tej bajce znasz to historię, nie dzielą części. Tworzy ją jedność osób nieznanej opowieści. Dwie osoby, jeden cel i marzenie. Bliskość, wiara, przyjaźń, miłość i spełnienie. To jak było, pisali w księdze we dwoje. Kolejny dzień był kartką, zapisywali stronę.